Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Dzisiaj chciałam wam pokazać um, programowanie liniowe z zastosowaniem programu e, Win, e, QSB e, I jest to program starego typu, żeby na takim programie pracować trzeba mieć e, starszy system operacyjny, na przykład Windows XP Professional. I jeżeli klikniemy po instalacji przycisk Start, wszystkie programy i wśród nich Włączony zostanie e, tutaj folder e, tego programu WinQSB, to e, rozwija nam się lista, gdzie jedną z możliwości, która nas e, interesuje, jest jedno spośród tych m, powiedzmy możliwych e, programów, które chcemy włączyć, jest linearal, e, Linear e, and Integer Programming. I teraz, jeżeli to włączymy to mamy możliwość otworzenia tutaj tym malutkim y, przyciskiem y, okna specyfikacji tego, co potrzebujemy. Jeżeli nazwiemy, y, wszystko oczywiście w tym programie jest w języku angielskim, y, więc y, czytamy problem title, czyli to jest y, tytuł problemu, możemy po prostu to nazwać zadanie. I teraz tak. Number of variables to po prostu chodzi nam o programowanie liniowe z dwoma zmiennymi, które ma, jak ja tutaj sobie przygotowałam, cztery ograniczenia. Po tym, jak już wybierzemy, ile ma być tych liczba ograniczeń, musimy wybrać kryterium efektywności, czy ma być to maksymalizacja, czy minimalizacja. Ja wybieram maksymalizację, bo takie zadanko przygotowałam, więc tutaj musi być zaznaczone, Kółko na czarno przy maksymalizacji. Jeżeli chcecie minimalizację, to wówczas klikacie tutaj na dół minimalizację. Ja jednak zostaję przy maksymalizacji. I e, teraz, sposób e, wpisywania danych: czy chcecie używać arkusz, czy e, typ normalnego, czy formularz jakby normalnego e, wpisywania modelu. No, ja raczej to opcję bym wybierała. I teraz tutaj domyślny typ danych, czy mamy dane um, nieujemne, non-negative e, i ciągłe, czyli continuous, czy chcecie po prostu nienegatywne e, całkowite, czy może zero-jedynkowe binarne typu jest albo nie ma, czy, anseń, e, czy bez ograniczeń. Najczęściej wybieramy po prostu te ciągłe, albo w przypadku zmiennych, którym dotyczą ilości całkowitych, to wybieramy integer, czyli całkowite. Ja wstępnie wezmę sobie całkowite i co otrzymujemy? Otrzymujemy planszę, którą trzeba uzupełnić i używając klawiatury numerycznej, która jest zazwyczaj po prawej stronie. Dowolnej klawiatury, ewentualnie tymi klawiszami u góry 1, 2, 3 aż do 0, wpisujemy liczby, które nas interesują. Tutaj leciutko zaznaczone jest pole, w którym my musimy to wpisywać, i ja teraz będę to wpisywała. E, I Mój program wygląda następująco. E, ma e, wartość 1000 przy x1 w funkcji celu. E, kap, e, klawiszem Tab przechodzę do kolejnej komórki i przy x2 w funkcji celu, która dąży do. Maksymalizacji tutaj e, wpisuję 700, bo taką ja wartość potrzebuję. I teraz C1 aż do C4 to są e, warunki, które musimy uzupełnić. Tak, jakby macież tych współczynników, które są e, w naszej funkcji, e, już w ograniczeniach. Jeżeli mam tu 0,6 przy drugiej zmiennej, przy x2 mam 1 i wiem, że o kierunek, czyli tutaj direction ma być na mniejsze bądź równe. To pytanie RHS, czyli right hand of side, tak? No dobra, to generalnie tutaj wpisujemy, to nasza prawa strona ograniczenia to jest 120, potem kolejna suma tych dwóch liczb musi być do 140 włącznie i ja ciągle tutaj Przeskakuję tabulatorem, i jak w uzupełnię, na przykład tutaj zobaczcie tą liczbę 140. Wciskam Enter i przechodzę do kolejnego wiersza, czyli wpisuję 1, wciskam tab, przechodzę do drugiej komórki obok, wpisuję 0 i tym razem musi to być e, większe od 10. Tak akurat w tym przykładowym zadanku ja sobie założyłam, i klikając po prostu klawiszem myszy na to pole ja nie muszę wpisywać, tylko klikając zmienia mi się kierunek te, tego znaku, czyli to ja założyłam, że ma być większe od 10 i jeżeli zobaczcie, mam taki układ jak tu, czyli tych dwóch liczb 1 i 0, oznacza to tyle, że to jest ograniczenie tylko dotyczące x1, że x1 ma być większe niż 10. Jeżeli mam taki zapis, że to jest 0 i 1, oznacza, że to nie jest ograniczenie na x1, to jest tylko ograniczenie na x2, i to ma być również zmieniam znak na większy bądź równo od 20. Jak widzicie dolna granica lower bound i upper bound. E, tutaj są nieokreślone, to jest po prostu od 0 do m, a m jest liczbą dążącą do nieskończoności. Prawdopodobnie, e, dobra, tutaj mamy jako liczby ciągłe i jeszcze zaznaczono, że typ zmiennych e, to są integer, czyli całkowite. Jeżeli teraz kliknę tutaj e, i e, w powiedzmy, wcisnę solve the problem, no to mamy co, Rozwią otrzymujemy rozwiązanie tego problemu, i jest komunikat y, z tego programiku, że problem został rozwiązany, optymalne rozwiązanie jej zostało osiągnięte, czy jest osiągnięte. No i teraz to, co tutaj y, otrzymujemy, jest to raport wyników. Raport wyników, który mówi, że y, zmienne decyzyjne x1, x2 y, mają jakie wartości optymalnie, rozwiązaniem e, wartością rozwiązań jest 10 i e, 60, czyli X1 należy na przykład produkować 10 sztuk, a XA2 60 e, wówczas e, unit cost of or Profit, czyli powiedzmy jakby ten po naszemu współczynnik e, funkcji regresji wynosił 1000, tutaj jest 700, czyli łączny jakiś zysk, jakaś tam iloczyn, powiedzmy, zmiennej decyzyjnej i elementu funkcji celu to jest to razy to daje nam 10 000 60 razy 700 daje nam 42 tysiące, a w podsumowaniu mam napisane, że Optymalna, efektywna funkcja celu, która dążyła do maksimum daje 52 tysiące. Jest to najlepsza możliwa do osiągnięcia wartość przy tych ograniczeniach, które mamy. I w tym momencie jest to osiągnięte rozwiązanie. Pozostałe elementy, które mogę tutaj omówić, są to elementy analizy wrażliwości rozwiązania. A więc, jeżeli pytanie miało brzmieć: ile należy produkować x1 i x2, żeby, na przykład, przychód czy zysk całkowity był jak najwyższy no to XA1 10 jednostek jakiegoś dobra, XA2 60, maksymalna wartość jest 52 tysiące jednostek pieniężnych, e, to jest e, najwyższa możliwa przy podanych czterech ograniczeniach, które zostały spełnione. Jeżeli teraz widzimy w tym momencie, że zmienna decyzyjna może być e, minimalnie od minus nieskończoności, no faktycznie od, od zera do 4200, to w tym momencie mówimy o naszym tutaj. W współczynniku funkcji celu, że on musi się zawierać, jeżeli o inaczej, jeżeli współczynnik funkcji celu dla x1 wynosi 1000, to on może się zmieniać w zakresie od minus nieskończoności, czyli faktycznie od zera, bo tak przyjmujemy raczej, do 4200, żeby dane rozwiązanie pozostało nadal optymalne. Tak samo, jeżeli współczynnik funkcji celu dla x2 wynosi 700, to on może być w zakresie od 166 do nieskończoności i jeżeli nie, be, be, nie będzie się zmieniał w tym zakresie, a na przykład, be, be, na przykład funkcja celu zmieniła się, że jest od 1000 X1 plus na przykład 100X2, to oznacza, że nie mieści się w tych granicach i dane bieżące rozwiązanie, które wynosi 10 i 60, nie zmienia się i na pewno ten plan pozosta, nie pozostałby już e, przyszłością musiałby ulec zmianie. Więc tu są te do, jakby dopuszczalne granice, w jakich muszą się mieścić nasze współczynniki funkcji celu dla x1, x2, żeby rozwiązanie to podane zostało optymalne. Tak samo ograniczenia od 1 do 4. Wiemy e, w tym momencie, e, ile wynosi lewa strona po spełnieniu e, tych ilości x1, x2, po podstawieniu. I że to na pewno spełnia kierunek, e, że ma być tutaj czym mniejsze, a tutaj, że większe i e, od Prawej strony i wiemy, jaki został e, zapas albo brak. E, I widać tutaj, że ograniczenie pierwsze jest na zero, czyli ma zerowy zapas e, tej, tego ograniczenia, tak samo ograniczenie trzecie ma zerowy luz. Zapas inaczej, a więc w tym momencie te ograniczenia możemy powiedzieć, że są sztywne. Pozostałe mają zapas 70 czy 40, a więc te ograniczenia drugie i czwarte, którego dotyczą te zapasy lub braki, są e, ograniczeniami niewiążącymi. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie na zamówienie wykonać zadanie w tym programie, a nie macie tego programu zainstalowanego u siebie, jak najbardziej mogę odpłatnie takie zadanie wykonać. Kontaktujcie się ze mną pisząc na adres mailowy zadania, projekty Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia w nauce.